Wyjeżdżałem na misję 2004 rok. Właściwie puentowałem w podaniu o misję całe swoje życie w świetle, że no łącznie z tymi znakami. Kiedyś się dzieliłem, że w 1999 roku byłem na wigilii u siostry. Była tam moja mama, ojciec już nie żył. Właśnie wtedy tam szwagier mówił, że to ci wyprawię prymicję, już ojca nie masz. I ja mamie mówiłem wtedy, mamo, z podaniem o przyjęcie święceń kapłańskich napisałem jednocześnie, że jestem kapłanem, jak będę kapłanem, byłem diakonem wtedy po święceniu diakonatu. Że zaraz po święceniach jestem gotowy wyjechać na misję na całe życie, na misję Ad Gentes. Mama się rozpłakała wtedy, bo się tak jakoś tym, no tak jak mama, tak, że dziecko odchodzi jakoś, będzie daleko, ale mówi w tym momencie, że wiesz, jak się urodziliście, to wzięłam was dwóch na ręce i powiedziałam Panu Bogu, jeśli chcesz, żeby ktoś był misjonarzem, to zabierz, to weź. No to ja miałem ten właśnie z tych przyczyn drugorzędnych, czyli znaki, potwierdzenie, że moje myślenie o misjach nie jest jakieś wymyślone, tylko że jest wkalkulowane w ciąg Bożego planu. Po czym się stało, że po tych 5 latach bycia na misjach w Polsce wylądowałem z powrotem z jakiejś takiej no, przyczyny, można powiedzieć, nieistotnej. Właśnie ciekawe, że członkowie neokatechumenatu, jak się z nim dzieliłem tam z rodziną, miałem, że wróciłem, bo mnie przełożony wysłał z powrotem, bo meldowałem, że mama się starzeje, nie może być sama, a rodzeństwo na ten moment nie ma jak wziąć za mamę odpowiedzialność. No i nie mówiłem nic więcej. Mówię, to trzeba wracać do Polski. I po 5 latach wylądowałem z powrotem w Polsce i pytałem Pana Boga, Panie Boże, sobie ze mnie zażartowałeś. Wyjeżdżałem na całe życie do Sudanu, znaczy na misję wyszło do Sudanu. A po 5 latach jestem z powrotem w Polsce. Jeszcze z tym też takim, no tymi sytuacjami takimi dodatkowymi tam. Ja się tym dzieliłem, że ksiądz Leja mnie tam tak na dwuznaczny sposób oskarżał, że się gdzieś nie powiedział tego, ale tak wyszło z jego zachowań, że gdzieś tam w Afryce dzieci zostawiłem być może albo coś takiego. Bzdury kompletne, no ale no głodnemu chleb na myśli może według tej zasady być. W każdym razie, a że niebezpieczeństwo wszędzie istnieje na misjach dodatkowo, no to nieraz się też tym dzielę. W każdym razie zadawałem Panu Bogu pytanie, a jednocześnie wiem, że Pan Bóg nie żartuje z życia żadnego, mojego też nie. No i dzisiaj mam w jakiś sposób odpowiedź, że wychodzi na to, że Pan Bóg sobie mnie upodobał do zmagania o przywrócenie mszy świętej na Wronieckiej. Więc to jest, można powiedzieć, zagroda, nie? To jest, co to jest, jakiś jeden pionek spośród, no ale on ma znaczenie. Ma znaczenie dla mnie, dla bliźnich, dla Kościoła. W modlitwie to daje wyraz, że zmagając się o ten jeden Kościół, modlimy się o wszystkie Kościoły. I jakoś dziwnie nikt tego nie chce zauważyć. Nie chce się czuć też solidarny. Księże Michale, jesteśmy solidarni w księdza zmaganiu o księdza Kościół i o nasze. Nikt tego nie mówi. Ani ksiądz Bałęba, ani ksiądz Kowalczyk, ani ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Nikt nie mówi tego. Ślepi, głusi. Znaczy, że dobrze opracowana strategia I mimo, że sił ludzkich nie potęgują tego zmagania, no to rzeczy, które się dzieją, pokazują, że Pan Bóg nam daje wszystko, żebyśmy przy tym celu stali.
dla realizacji tego celu. Mi wszystko potwierdza. I cokolwiek robią właśnie, żeby, pognębiają siebie, cokolwiek zrobią w tej chwili, tylko mogą się przysporzyć. Nie wyskoczą ponad prawdę. Nikt nie wyskoczy ponad prawdę. Bo ostatecznie jest właśnie, że piekło, chociaż nie wie, to swoim działaniem i tak służy dla chwały Bożej. I piekielni ludzie też. W związku z czym, jeśli się im sprzeciwiamy, a moje stanięcie za mszą świętą w rycie rzymskim, przywrócenie do kościoła i jest jakimś sprzeciwem, musi mieć zwycięstwo. Ma na końcu zwycięstwo. Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo wobec mnie skierowane. Ja mogę zatracić duszę. I to jest każdego z nas. Czyli plan Boży się zrealizuje i tak, ale nie musi się zrealizować w odniesieniu do mnie, bo ja się sprzeniewierzę przez grzech i niewierność. Więc wola Boża się musi wypełnić. Człowiek jej nie wypełni w stosunku do siebie. Ale że msza święta wróci do kościoła, do kościołów, to jest... To jest pewne na ten sposób, że nawet jakby nie wróciła, to nasze zmaganie jest konieczne i zasługujące. Jak w małżeństwie mąż zdradził żonę, żona zdradziła męża, jedno z nich odeszło, drugie ma obowiązek czekać. Do końca. Koniec jak jest? Śmierć. Współmałżonka.